Kędzierzynie Koźlu ruszył już 26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku wolontariusze zbierają na oddziały neonatologiczne w całej Polsce, czyli gałąź medycyny zajmująca się schorzeniami noworodków, wadami wrodzonymi. Zobaczymy, jak w Kędzierzynie Koźlu gra Wielka Orkiestra. Przejechaliśmy się ulicami naszego miasta, żeby zobaczyć, co dzieje się na zewnątrz i jak radzą sobie wolontariusze. Wyszę o nas, a dusza ma brydzi. Czego nie można się od niej dowiedzieć? Dialog był pełny, trzeba dusz dwóch, a życia bacik nie daje nam tchu. Podobno ptaki upadły jak ludzie, a jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Ludzie bardzo chętnie dają, pomagają. Wydaje mi się, że z każdym rokiem idzie coraz lepiej. Ludzie dają pieniążki, my dajemy serduszka. Pomagamy. Tak, pomagamy, pomagajmy. Dumam o nas, a głowa ma bredzi. Na myśl o wieczorze nie mogę usiedzieć. Będzie pięknie i miło ogromnie. Niezbyt cnotliwie, niezbyt skromnie. Podobno ptaki upadły jak ludzie, a jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Jak na każdą mszę ktoś idzie, każdy coś wrzuci, się wszystko zbiera i jakaś kwota będzie dobra. Przy jakichś większych sklepach niektórzy stoją, albo na uczęszczanych ulicach. Jest tak, porozbijani jesteśmy po całym mieście. Szósty finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Co się dzieje, co jeszcze będzie się działo w Kędzierzynie Koźlu? No od rana wiadomo, dzieje się kwestia uliczna. Przede wszystkim o godzinie 8 140 wolontariuszy wyszło na ulicę Kędzierzyna Koźla. Oni już zaczynają powoli wracać, bo zazwyczaj zbieramy do zmroku, żeby było bezpiecznie. Już pierwsze puszki do nas napływają. Jeszcze nie wszyscy przyszli, dopiero zaczęliśmy liczenie. Mamy nadzieję, że jutro będziemy znali tą kwotę już taką orientacyjną, jaką zebraliśmy w Kędzierzynie Koźlu. Poza tym koncert w Domu Kultury Lech, gdzie wystąpiły zespoły kędzierzyńsko-kozielskie, m.in. Zapaść czy Isty Piarw i Młodzież Zespołu Szkół Miejskich nr 3. Spektakl Książę Pokoju w Domu Kultury Chemik, przygotowany przez Sekcję Miejskiego Ośrodka Kultury. Licytacje, taka gra zręcznościowa, w której również nagrody do wygrania i też cały dochód idzie do Puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mamy harcerzy w galerii handlowej, którzy również tam zbierają pieniądze i jakby pokazują metody udzielania pierwszej pomocy, więc to też jest taki ważny element Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo każdego roku próbuje się jak najwięcej ludzi nauczyć udzielania pierwszej pomocy. No a przede wszystkim zbieramy na oddziały noworodkowe w całym kraju. No i przypominam, że do Kędzierzyna Koźla tu pieniądze też wracają, więc warto wrzucać do puszek. Wolontariuszy mamy 140, do tego jeszcze pracują osoby w sztabie, więc około na pewno 150-160 osób pracuje na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kędzierzynie Koźlu, do tego młodzież, która występuje. No, można powiedzieć, że i 200 osób na pewno pracuje. Rubina nadziei, pozytywne myślenie, wszystko odmieni, starczy. Jakie jest zaangażowanie harcerzy w organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? To jest tak, że drużyna, która tu działa w Kędzierzynie Koźlu przy SP19, ona pracuje od pierwszej orkiestry świątecznej, jak się zaczęło, tak do dnia dzisiejszego, czyli 26 lat ta drużyna normalnie prowadzi. Starsi, jedni odchodzą, drudzy przychodzą i cały czas pracują normalnie na rzecz owsiaka. Ilu harcerzy?
Na dzień dzisiejszy, które są drumatury, co działają ci starzy i młodzi, bo którzy już odeszli z drużyny, ale dalej pracują w drużynie, jest dzisiaj jest 24 osoby. My zabezpieczamy cały w ogóle powiat, gdzie się odbywają zbiórki pieniężne. Odpowiadamy za zbiórki w MOK-u, tutaj odbieramy. Zarazem tak samo robimy inne, na przykład jak w tym na ogrodach, gdzie chłopiec, następna grupa harcerzy, tam robi pokazy różne też związane z owsiakiem. A nasze zadanie 21 to jest zabezpieczenie w ogóle całej imprezy, żeby to wszystko miało ręce i nogi.